Cześć wszystkim, nazywam się Monika Rajska i zapraszam Was na kolejną myślonotatkę. Tym razem zajmiemy się tematem, o który często mnie pytacie i który jest dla Was na pewno bardzo tematem bardzo ważnym, oczywiście, że on jest ważny, mianowicie ciemne siły. Jak się przed nimi bronić? I właściwie na czym polega obrona przed tak zwanymi ciemnymi siłami? Ale chyba przede wszystkim zaczniemy od tego, czym są ciemne siły. Bo jest to taka magiczna, tajemnicza nazwa, która bardzo często powtarza się w wielu wierzeniach czy wielu przekonaniach, szczególnie dotyczących rozwoju duchowego. A więc ciemna siła jest kojarzona z jakąś siłą demoniczną, z jakimiś jaszczurami, z jakimiś istotami, które generalnie nam bardzo przeszkadzają. Ja już we wcześniejszych swoich publikacjach zaznaczałam, że jak gdyby jedynym takim skutecznym rozwiązaniem wydostania się spod ich możliwości zaszkodzenia nam, to jest podnoszenie poziomu świadomości. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę coś takiego jak ciemna siła de facto nie istnieje. Dlatego, że to są istoty, które po prostu są i zawsze będą na tak zwanym pierwszym poziomie treści, tak? Czyli na tej czakrze podstawy, która się między innymi objawia agresją, przemocą i siłowym rozwiązaniem, siłowym wymuszaniem, terroryzowaniem, szantażowaniem. To są treści, które się tam znajdują, między oczywiście innymi. A dokładnie jest to ciemna strona tych treści, czy może nie ciemna, tylko mogą się te treści w ten sposób również objawiać. Istoty, które są na pierwszym poziomie, mogą wykazywać tego rodzaju zachowania, tak jak de facto robią to zwierzęta. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteśmy mrówkami i żyjemy razem w mrowisku, to wszystkie mrówki razem współpracują, dzielnie działając na rzecz całego mrowiska. Natomiast co się dzieje, kiedy do mrowiska trafia inny owad, na przykład biedronka? Jest atakowana przez te wszystkie mrówki. A dlaczego? Bo nie jest mrówką. Na tym to polega. Dlatego w czasie tak zwanego procesu przebudzania się, w czasie, kiedy zaczynacie siebie coraz bardziej odczuwać, kiedy czujecie swoją głębię, kiedy pracujecie z podnoszeniem właśnie poziomu świadomości, kiedy pracujecie z trzecią czakrą, znaczy z trzecim poziomem treści, tudzież czakrą serca, zaczynają się różne naciski na Was. Mogą być to bardzo przykre sny, czy koszmary senne, poczucie paraliżów sennych. No tutaj akurat, jeżeli chodzi o paraliże senne i sny związane z interwencją w nasze ciała obcych, to jest jakby inna kwestia. Natomiast chodzi mi o tak zwane demoniczne siły, które objawiają się w sposób wywierając na nas nacisk, to oczywiste, ale jakby objawiają się poprzez wywoływanie w nas przede wszystkim strachu. Już nawet nie lęku, tylko strachu. No i teraz dlaczego? Dlatego, że właśnie my w trakcie podnoszenia poziomu świadomości zaczynamy się w pewnym sensie świecić, tak jak to też bardzo często słyszę, że ktoś mówi, że ktoś się świeci, więc ciemna siła na Ciebie zwraca uwagę. Świecić się, tak, podnosimy wibracje, zaczynamy przede wszystkim się różnić. Stąd jest jakby zwrócona uwaga na nas ze strony tych sił, które chcą, tak jak właśnie pierwszy i drugi poziom robi, sprowadzić wszystko do swojego, do parteru, czyli sprowadza nas wszystko na dół. A najprostszą metodą jest wywołanie strachu. Tutaj również nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła marginesu, szczególnie dotyczącego aktualnej sytuacji na świecie. Zwróćcie uwagę, że tak jak już gdzieś wcześniej również wspomniałam, w tej chwili to już nawet nie chodzi o wirusa, tylko o posłuszeństwo wobec systemu, które jest wymuszane poprzez strach przed śmiercią. To jest klasyk, po prostu niewiarygodny klasyk i trochę jest mi przykro patrzeć na to, jak wiele osób się na to dało nabrać i nie widzi tej oczywistej oczywistości, że są manipulowani poprzez strach, co jest absolutnie typowe dla właśnie istot działających na pierwszym poziomie treści, czyli
Ty musisz iść za mną, bo jak nie, to zginiesz, umrzesz, coś ci się bardzo złego stanie. Dlatego ja wielokrotnie podkreślam, że my mamy wychodzić z autorytetów, my mamy wychodzić z liderstwa, mamy wychodzić z przewodnictwa i w tej chwili jedyne, co można, co na czym się należy skupić, to samodzielność, o której również zrobię za jakiś czas, myślę, notatkę. Natomiast z racji tego, że trwa ten proces, który trwa, w pewnym sensie ludzie zdecydowanie mocniej zaczynają się budzić. Część oczywiście zostaje w strachu przed czy tam COVID-em, czy przed policją, czy przed rządem. To jakby nie jest istotne, natomiast siedzą w strachu. Natomiast druga grupa ludzi intensywnie zaczyna poprzez przeszukiwanie internetu, szukając informacji na temat rzekomego wirusa, czy nawet nie rzekomego, w każdym razie zaczynamy gdzieś tam szperać i dowiadywać się po drodze wielu, wielu innych rzeczy, dzięki czemu oczywiście ten proces zachodzi wbrew pozorom bardzo prawidłowo i wszystko jest ok, żebyście tak jakby się nie martwili o przyszłość Ziemi, bo generalnie wszystko jest ok. Natomiast oczywiście jak w każdym wielkim, przy każdych wielkich zmianach, przy każdym wielkich remontach najpierw jest ogromny chaos, bałagan i wątpliwości, lęk i strach, więc obecność tych treści również mnie nie dziwi i one również potwierdzają, że proces przebiega póki co przynajmniej względnie stabilnie. Wracając do ciemnych treści, czy tudzież istot działających na pierwszym poziomie, one zaczynają nas atakować, uderzając jedyne, co mogą zrobić. Dlaczego? Dlatego, że uderzając w słabe punkty, może skończę zdanie, uderzając w słabe punkty, czyli w nieciągłości, tak? Czyli w treści, które nie mają, nie są kompletne. Treści, które są niedorozwinięte w stosunku do reszty treści, które po prostu nam generalnie gdzieś zaburzają naszą stabilizację, stabilność wewnętrzną, czy zaburzają nam nasze poczucie własnej wartości na przykład. No i teraz tak, dlaczego one uderzają w te treści? Z prostej przyczyny, bo te treści w związku z tym, że są niedorozwinięte, to one są właśnie na pierwszym poziomie, może na drugim, no ale w każdym razie nie na trzecim. Bo treści, które są na trzecim poziomie, dla tych istot są niewidoczne. Dlatego ja tak naciskam na tą samodzielność i na to, na ten rozwój świadomości, bo tak naprawdę to jest jedyna droga do celu. Natomiast wracając do ciemnych istot, tudzież pierwszopoziomowców, oni weryfikują się tylko z tym, co jest z nimi kompatybilne, co jest jakby oczywiste. Widzą w Was tylko te treści, które razem z nimi gdzieś tam po prostu korespondują. Więc faktycznie istota budząca się czy rozwijająca się ma momenty, kiedy gdzieś wątpi w siebie, gdzie wątpi w to, co widzi, bo to bardzo mocno szarpie właśnie drugi poziom, bo to przewartościowuje fundamenty, na których ta istota zbudowała sobie światopogląd i wiele, wiele różnych sytuacji się dzieje. Oczywiście również jest swego rodzaju bunt ze strony strefy nulifikacji, czy tudzież naszego otoczenia, czyli tak, i gdzieś to nasze otoczenie nam tutaj, co ty robisz, wytyka nam błędy, tak, że co ty robisz, głupotami się zajmujesz, skup się na pracy, nie marudź, nie wiem, pilnuj się, uważaj, to są jakieś ściemy. Bardzo często słyszycie takie reakcje ze strony waszych, nawet i najbliższych, którzy mówią, że oni wszyscy was oszukują, nabijają was na kasę, no generalnie no, czujecie ten opór. I w związku z tym, że do tej pory drugi poziom był takim poziomem wszechobecnym w nas i nasz sposób myślenia był jakby oparty właśnie o te podstawy drugiego poziomu, więc rzeczywiście macie ochotę znaleźć sobie, no i też znajdujecie bardzo często jakiegoś sobie przewodnika duchowego, czy jakąś metodę na pracę z kimś, czy coś tam. Ja tylko tutaj zalecam nawet nie ostrożność, bo to mi nie o to chodzi, tylko zwracajcie uwagę tylko, czy te metody, których używacie, was w jakiś sposób od czegoś lub od kogoś uzależniają, bo jeżeli tak, no to oznacza się, że niestety ten system jest oparty o kogoś.
No ja pracuję z Wami też gdzieś tam, powiedzmy, stanowiąc jakąś rolę jakiegoś tam przewodnika, tudzież nauczyciela, ale ja naprawdę dokładam wszelkich starań, żebyście Wy jak najbardziej skupili się na sobie, nie na mnie. I ja nigdy nie chcę być gdzieś tam dla Was wyznacznikiem, czy jakimś, nie daj Boże, tutaj autorytetem jakimś szczególnym. Natomiast wracając do ciemnych sił. Co tu zrobić, żeby się dziadostwa pozbyć? Bo dziadostwo będzie podgryzało, szczególnie początkujących, rozwijających się. Będzie Wam dokuczało i właśnie będzie Wam uderzało po tych Waszych takich niedorozwiniętych treściach, czyli no to po tych, z którymi są kompatybilni. No więc co tu zrobić? Jest kilka metod, które oczywiście oprócz tego, że się podnosi poziom świadomości, aha, może jeszcze objawy Wam opowiem, jak to wygląda. No oczywiście zaczyna się często od koszmaru. Jakiś bardzo charakterystyczny sen, który w sumie nie jest snem, który gdzieś tam mocno Was wystraszył, doprowadził wręcz do jakiegoś przerażenia, ktoś Was trzyma, ktoś Was goni, jest to może nawet i wręcz dosłownie demon. Natomiast w sensie tak go widzicie, on się tak przedstawia, bo tak naprawdę to jest bardzo słaba istota, która ma naprawdę niewiele do powiedzenia, tylko że tak Wasz umysł, im bardziej się go boi, tym bardziej go rozrasta. Na tym to polega, że to jest tak naprawdę taki trochę Fata Morgana, bo im bardziej Wy się go boicie, tym on jest większy. Ponieważ on sam w sobie jest bardzo, bardzo mały i treści, które prezentuje, są naprawdę wielkości pająka. Możecie mi wierzyć. Natomiast jeżeli zaczynacie się dziwnie czuć, opętują Was dosłownie Wasze własne lęki, fiksacje, strachy, boicie się, wycofujecie się, czujecie obniżenie sił życiowych, nic Wam się nie chce, jesteście senni, nie macie energii, generalnie depresja, doły, smutki, smuteczki itd. No więc po pierwsze to sobie zweryfikujcie, czy to wychodzi z Was, w sensie, że to są Wasze jakieś, faktycznie, że za tym stanem kryje się jakiś konkretny powód, a jeżeli tego powodu nie ma, no to możecie przypuszczać, że macie pasożyta, powiedzmy, na polu. I teraz tak, mam kilka takich metod, które chciałabym tu Wam zaprezentować. Więc pierwsza metoda to jest rozkręcanie własnego pola w jednym kierunku, czyli wczuwacie się we własne pole, jesteście jakby ze sobą kompatybilni, jesteście ze sobą w całości, odczuwacie to pole, bardzo mocno je rozkręcacie w jedną stronę, którą Wam bardziej jakby odpowiada i kiedy już tak naprawdę rozkręcicie się jak tornado w jedną stronę, gwałtownie zmieniacie kierunek. I wtedy wszystko, jakaś część istot od tego odpadnie. Druga metoda, którą rzeczywiście polecam i to jakby polecam ją wszystkim, łącznie z tymi ludźmi, którzy mają problemy gdzieś tam z szarymi, czy z implantami, czy z różnymi innymi interwencjami, więc to jest metoda, ja to nazywam metoda na cebulę, czyli tak jak cebula ma kształt, tak jak przekrajacie ją na pół i ona ma w sobie takie warstwy, to właśnie chciałabym, żebyście się tak w tą strukturę właśnie jakby zjednoczyli się z tą strukturą i po prostu powiększajcie ilość warstw, czyli implant, tudzież te istoty, które Was otaczają, bardzo blisko są, po prostu będziecie ich odsuwać od siebie na zasadzie właśnie takiego dobudowywania warstw, warstwa za warstwę, cały czas jakby kopiujecie siebie i cały czas i ta istota myśli, że jest przypięta, a Was już to coraz mniej dotyka i dotyczy, bo ta istota właściwie de facto jest dosyć daleko od Was, więc jest taki efekt wilk syty i owca cała, bo on myśli, że jest przypięty, a Wy macie, jesteście jakby schowani sami w sobie, w środku. To są takie dwie, jedne z moich ulubione metody. Można również robić sobie co jakiś czas taką wizualizację własnego pola w formie, powiedzmy, szyszki czy kaktusa. Kaktusa, który nie ma igieł, tylko w momencie, kiedy zaczyna czuć na siebie nacisk, napór, wszystkie te igły wtedy nagle wystawia i no i tak jak nadziewają się na te igły, te istoty ewentualnie. Więc jeżeli zdarzy się tak, że nie macie siły zrobić tej ochrony, nie macie siły, nie możecie się skupić, albo robicie to i to dalej nie działa, znaczy, że no faktycznie macie ten poziom osłabienia dosyć duży. I teraz tak, no więc właśnie, no mówię, jedyną metodą jest podnoszenie tego poziomu świadomości. Niemniej jednak,
Czasem tak bywa, że potrzebujemy chwilę, żeby się zregenerować, więc wtedy ja wszystkim gorąco polecam takie uwrażliwienie się na sztukę, uwrażliwienie się na piękno, wypełnianie siebie pięknymi, głębokimi, kolorowymi treściami, tak, żebyście wy wyszli z tego doła. Uprawianie sportu, robienie ruchu, ponieważ ruch fizyczny również wpływa i pobudza sam umysł do ruchu, więc dzięki temu ten umysł zaczyna się odmulać, zaczyna się ruszać, zaczyna żyć. Więc no już nie mówiąc o takich oczywistych oczywistościach, jak zwracanie uwagi na dietę, czyli zdrowe odżywianie, starajcie się unikać w takich sytuacjach na pewno jedzenia niskowibracyjnego, czyli mięsa i również produkty wysoko przetworzone, ponieważ one nie dają organizmowi odpowiedniej informacji, z której on by mógł coś zrobić. Przy czym, jeżeli chodzi o samo jedzenie, jest to również bardzo ciekawy temat, do którego na pewno wrócę w przyszłości i też na jakiejś myślonej tacy Wam opowiem o diecie. Jaka powinna być dieta, ale nie jaka powinna być, tylko jak tą dietą sobie pomagać w trakcie procesu w umyśle, czyli jak reagować z poziomu ciała na dany proces w umyśle. Natomiast wracając do ochrony, oczywiście wtedy jecie zdrowo, wysypiacie się, nie oglądacie żadnych horrorów, żadnych sensacji, staracie się nie narzekać, nie marudzić, starajcie się pisać, werbalizować różne rzeczy oczywiście, ale sami do siebie, możecie sobie marudzić sami do siebie, ale starajcie się otoczenia tym nie zarażać, dlatego że otoczenie będzie mogłaby być taka reakcja, że oni będą jeszcze pogłębiać ten Wasz stan, natomiast jeżeli nie macie z kim pogadać, to piszcie. Pamiętnik, dziennik, bloga, cokolwiek możecie, po prostu piszcie to. Wywalajcie to z siebie, ale starajcie się przede wszystkim skupić na najwyższej formie i jak najwyższej jakości. Paradoksalnie w takich sytuacjach, kiedy jest już tak źle, ja wcale nie polecam medytować, ponieważ umysł już i tak jest w takim ciężkim stanie, to już lepiej jakby go nie wprowadzać w jeszcze dodatkowy głęboki stan. Natomiast jeżeli ktoś oczywiście czuje się na siłach i chce, to oczywiście super. A i na koniec Wam powiem jeszcze taką rzecz. Pytacie się mnie, jakich amuletów używać, jakie dodatkowe jakieś narzędzia używać w takich sytuacjach, czy jakie stosować, nie wiem, może i symbole. Oczywiście, jako że wiecie, że zajmuję się symbolami i przecież Mayenigo produkuje i maty, i tatuaże, i akceleratory, teraz są na warsztacie dwie wielkie księgi. Pamiętajcie, że teraz trochę będzie kryptoreklamy zrobię, dlatego że tak naprawdę każdy symbol, czy to jest yin yang, czy to jest ta pentagram, czy ileś tam, nie wiem, krzyż Atlantów, krzyż Ang. Mamy tych symboli, tych amuletów bardzo dużo. I teraz pamiętajcie, że każdy symbol jest to interpretacja z jakąś intencją jakiegoś człowieka, który ten symbol tu przyniósł. No więc ja w takich sytuacjach skrajnych polecam ludziom raczej, jeżeli nie mam kontroli nad umysłem, jeżeli moje naturalne takie security systems, takie naturalne blokady zostały przerwane przez jakieś istoty, ja Wam zalecam najbezpieczniej używać jest wtedy kryształów, ponieważ kryształy to jest tak jakby amulet samej Matki Ziemi i on jest absolutnie naturalny i on nie jest pozbawiony wszelkich niepotrzebnych programów dodatkowych, ponieważ jeżeli ja na przykład sprowadzam dla Was, ściągam dany symbol, jakąś rzecz, no to pomimo tego, że robię to maksymalnie obiektywnie, wiadomo, że obiektywny jest sam rdzeń, więc ja przefiltrowuję to przez swój umysł. Ja to oczywiście, że robię z wysokiego poziomu, staram się to robić oczywiście z jak najwyższego poziomu, z czakry serca i tak dalej, ale to jest moja interpretacja danego tematu, tak? Natomiast kryształ jest absolutnie neutralny, pozbawiony wszelkich przekonań, wszelkich ideologii, jest czysty. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam to pomogło i że komuś rzeczywiście te moje metody coś tam będą mogły pomóc. Jeżeli nie,
to piszcie, jeżeli tak, to też piszcie, będziemy myśleć dalej. Ja zaznaczam, że teraz może być troszeczkę ostrzej, przez to, że my się intensywnie rozwijamy, przez aktualną sytuację na Ziemi, przez aktualną sytuację na przestrzeni, więc mogą się różne rzeczy dziwne zdarzać, ale absolutnie pierwsza zasada jest taka, nie wolno się bać. Nie stresujecie się, nie boicie się, czujecie swoją odwagę, swoją moc, a przede wszystkim swoją wartość i żadna istota nie ma prawa Wam wasze pole interweniować. Dzięki, trzymajcie się, pa!